A widzisz to, co się dzieje? Ja p***ole, ała. Co to k***a było? Ała, no skręcałem k***a w lewo, a co ty zrobiłeś? Skręcałem k***a w lewo, are you dumb? Wyjebałeś pas! Nie wiedziałeś kierunku? Nie, dobra, k***a. Robimy, chodź i k***a robisz rekonwelizację tego. Zobacz, widzisz k***a ten zakręt? Tu wyjebałeś k***a w lewo. Widzisz te ślady? Widzisz? Nie. Tutaj to mną rzuciłeś, ja skręcałem tutaj na pasie. No chyba cię p***ało. Jechałem pierwszy raz w tym roku. W tym roku, k***a! W tym roku! Słuchaj mnie teraz, Nie, nie, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, my się tak bawimy. P***ało cię, k***a, pierwszy raz w tym roku. W tym roku! Nie nazwałem tego zabawą, no. W tym roku pierwszy raz jechałem swoim pasem. W tym roku pierwszy raz jechałem swoim pasem. I ty na to przyzwalasz, rozkuj żeby mnie, tak się działo? Mnie, kurwa. Co teraz, kurwa? Rozkuj mnie. Posłuchaj, co ty robisz, no? Pojechało was, kurwa, wszystkich. W tej chwili. I teraz tak, pierwszy raz jadę swoim pasem. Posłuchaj. Tędy jadę, widzisz, kurwa, co tu się dzieje? Sprawdzamy bodykama, kurwa. Zjedziemy nie na komendę, sprawdzamy bodykama. Sprawdzamy, kurwa, bodykama. No dobrze, sprawdzamy. Kurwa, jedziemy. No i to, kurwa, jedziemy. Wyjebane mam. No jedziemy. I teraz się rozpoczyna Hell Day. Halo? Hell Day się rozpoczyna, będę miał przesłuchanie w głównym lobby Mission Row, poddaję się wszystkich. Co? Kurwa, i to są informacje, które przekazuję na telefonie i się rozłączam. I teraz zapraszam. Już nie powiem więcej informacji, już kurwa nie powiem nic. No, pani Ajadowiec, do Ajadowca najpierw. Jesteś dalej w Ajadzie? Matka? Nie. Poproszę, czy pan jest, może? Nie ma problemu, możemy zadzwonić po Ajad, najmniejszego problemu nie ma. Dobrze, w takim razie dzwonimy po Ajad. Tak wiem, jestem poszukiwany i tak nie mam nic przy sobie i nie ma problemu. Ale najpierw wytłumaczymy sobie rzecz, dlaczego policjant wpierdala mi się na pas. Dlatego pozyskujemy bodykama z 19:56. Oczywiście, nie ma problemu. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Jest przygotowywany. Proszę bardzo. Najpierw wejdziemy na komendę, zapraszam. Dobrze, tylko odłożę swój samochód. W tej Montana byłeś? Odkładam samochód tylko, powiedziałem. Sam dobrowolnie tu przyjechałem. Jakbym chciał uciekać, Grzegorzu, to bym chyba już uciekał, no nie? No chyba tak, no. Pójdziemy na komendę, wyjaśnimy sprawę, no. A czy tu się da schować samochody? Tak. No, dobrze, to poczekaj. Muszę do vana schować jedną rzecz. Tak. Sam przyjechałem? Sam. Gdybym chciał uciekać, to przecież bym tu w ogóle nie przyjechał. No wyjaśnimy sprawę, no. Jeżeli uderzyłem, no to odszkodowanie będzie zapłacone, no. A jeszcze jedna rzecz. Jest tu jakiś śmietnik? Tak, jestem na miejscu. Nie ma problemu, proszę bardzo. Oj. Nie, to no chyba przesada lekka, przesada. Co, śmietnika wrzuciłem, a co śmietnik mówi przesada? Zapytałem się, gdzie jest śmietnik i wrzucam do śmietnika. Śmietnik, tak? Inteligentny śmietnik. Co, śmietnik mówi, przesada, tej butelki to tutaj nie powinno być. Nie. W tym momencie ja odkładam to, co chcemy. Odrzucam, co chcę, tak? Zapraszam. A ty, matka, co? Tak żeś odjechała wczoraj. Słucham? Jak chcesz, niż nie wiedzą, więc nie musisz mówić. Aha, zapraszam za mną. Tak? Popraw mi, proszę, pasek. Nawet tam nie idź. Gdzie? No nie idziesz do lewej, idziesz na komendę. Nie, byłem ciekaw, kto tam jest. Czy sam tu przyjechałem? Lucia, ty myślisz, że ja chcę... Nie, w tym momencie to przegiałeś. Też sam przyjechałem. Zapraszam na komendę. Idziemy na komendę. Czekaj, double checkuję. A nie gadam z chłopem. Idziemy na komendę. Idziemy, no przecież nie, w tym momencie to ja nie mogę. Proszę bardzo, chcę adwokata. Naciągam pasek i puszczam i uderza ci w brzuch. Nie będę się pierdolił przecież, nie? Nie będę się pierdolił, chodźmy. Cześć. Nie uwierzysz, co się stało. Poszukiwany jest. Nie, wyjebał mi samochodem, będziemy odtwarzać bodykama. Jestem na komendzie. Chodzimy do lobby. Tutaj ten? Nagranie czy nie? Słucham? Proszę odtworzyć nagranie. Moim adwokatem będzie Gregory Montana off duty, a atakującym będzie Gregory Montana on duty. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, no nominuję. Część atakująca. Proszę bardzo. Nie ma problemu, zgrajmy bodykama najpierw i zobaczmy, co się stało. O! Ryjek daj! Zobaczę przed klipem. W większości rzeczy niegrywalny. Potem dopiero puścić. On jechał nie swoim, a ja jechałem nie swoim. Podeślij mi to. Też. Dobra. Patrz, k***a, widzisz to, co się dzieje? Ale oczywiście nie moja wina. Patrz, k***a, widzisz? Ja p***ale jebanie, nienawidzę ich. W większości rzeczy niegrywalny. Ale zjeżdżałem, k***a, na poprawny. Niemniej, no, nie zmienia to faktu, że ten jebany bez sygnalizacji na ciągłej ci skręca i mówi, skręcałem. No k***a, widzisz to? Lucyna daje ci k***a SMS-em.
powiedz mi, że i impet, o, chłop skręcił mi na pasie. Widzisz, to jest moment uderzenia. Ja jestem na swoim, on jest na moim. Bez sygnalizacji. Widzisz te ślady, opon z lewej? Widzisz to? On tam zerwał się, żeby wjechać mi na mój pas. Czyja wina? Czyja wina jest? Widziałam z niego nagrania, no on po prostu chciałby bokiem wyjść w bał mi w twarz. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy. W lobby jest mój adwokat. Od teraz nie przeklinam przez 15 minut. Widzowie, możecie mnie pilnować, nie ma problemu. Od teraz. Ja, nie dasz rady. Czego nie dam rady? Nie przeklinać. Bało cię? Zwybacz. Dobra, od teraz, bo byłem jeszcze skupiony na bodykamie. Witam. Dzień dobry. A gdzie mój adwokat? Co pan tu robi? Kim pan jest? Witam, Jeremy, to jest Jeremy Kłod. Kiedyś przyszły. Halo? Dzień dobry, panie adwokacie, czy mógłby pan przyjść mnie reprezentować? No jesteś pachetą na dachu, próbujemy wnieść, ale wszystko pozamykane. Rozumiem, to już wpuszczam. Chodź, Lucyna, oni na dachu są. Kurczę, ej, naprawdę to jest jakieś ekstremalne teraz. Grzegorz, najpierw będziesz obroną, a potem atakiem. Nie, albo inaczej. Bo rację ma ten, kto mówi na końcu. To najpierw atakujesz, potem mnie bronisz. Okej. Okay. To bardzo ładnie działa. Przeanalizowałem przed sprawą, żeby mieć pełen obraz. No i wyszło, że... Wiem, kto jest winny. No. Oczywiście. Ogólnie to uważam, oczywiście, że winny jest Erwin. Dobra. Ogólnie uważam, że Grzegorz niepotrzebnie się wystraszył i zajechał drogę. Nie to chciałem! Oj, co to jest za spółpalanie się z obroną? No bo jesteśmy w jednym teamie, we are the team, nie? No tak, no w sumie. No i w sumie gdyby Erwin jechał pod prąd, to bym w niego nie wjechał, no. No ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że zmienialiśmy już pas i bez świateł i tak na ciągłej. Przestępstwem, tak, nie odpowiadam na przestępstwo. Dobra, mamy nagranie. Ale z drugiej strony, czy Grzegorz by to zrobił, gdybym ja jechał swoim pasem? Może on po prostu chciał uniknąć kolizji. Ale z drugiej strony, no czy to się w ogóle tak dzieje? Cisza jest. O, jest. Jedzie. No pas, no nie, no matko. Pirat drogowy! Ktoś komuś zajechał. Proszę cofnąć materiał, czy były włączone przed. Nie było! Jeszcze raz, proszę zobaczyć. Zobaczmy to. Chwila, ustalmy. Kim jest ten Rudy? Adwokat. Rudy? Na nagraniu. Jaki Rudy? Na nagraniu jakiś Rudy jest. On to na ten bodycam przygotował. To jest jakiś ktoś mnie... Uwaga! Za Rudy chłop? Przystojny jest. Skupienie. Widzicie? O tak, no, patrz. Jedzie. No ale ciągła, no gdzie? Właśnie, ciągła, tragedia. Na ciągłej. Mój klient jest niewinny. Byłeś na innym pasie, wjechałeś na jego pas. Chciałem mówić, no k***ędze! No! I co? Przeklałeś! No i odwróciłem się bokiem, dlatego otrzymałem strzała, no. No, dobrze, słuchajcie, zrobimy tak. Aha, no słucham. Zrobimy tak. Rozejdziemy się, a ja mam kompromis. Nie mówię o napaści na Lucynę, bo to zaraz wyjaśnimy. Mówię o tym. Wszyscy, bez wyjątku, na 2 godziny dodamy na swoje telefony rzecz, którą ja wam dam. Bez kwestionowania. Co wy na to? Okej? Wszyscy. Ja, Lucyna, Speedo, Jerry i ty. Na nasze własne telefony. Już wam daję. Dobrze, fantastycznie. Druga sprawa, co się dzieje? Momencik, musiałem tylko tego opanować. Dobrze, druga sprawa. Druga sprawa. No. Kwestia Kukelowa, co zrobił, prawda, Lucynce? Lucynka, co on się zrobił? Nie Kukelowa, tylko Erwinkowa! Matkę. Tak, Erwinkowa. Pastorkowa. Erwinkowa. Pastorek wczoraj ważył się ukraść mój radiowóz, ten którym jechaliśmy po radio. Patrzcie, co mówiłem godzinę temu. Rozbany czat i patrzcie, nie mógłbym być większym prorokiem niż teraz. Znowu Kamilek ma rację, znowu przewidział. Czy to jest symulacja? Powiedziałem, pany czat. I co, patrzcie, co się dzieje? Prorok. Tutaj chciałbym zaznaczyć. Pastorek ranny, Lucynka ranna, pastorek na z jakiegoś babka, który go pozbierał. Źle opowiedziałeś! Krzyknąłem do chłopa, że dam mu 20k, jak mnie zbierze, tak, i mu nie dałem, więc jeszcze dopisz oszustwo. Dzień matki, więc to nie jest porwanie.
bo był dzień matki i Erwin ze swoją matką chciał spędzić czas. A to, że wjechał stację, ale... no to już psychologia, chciałeś mu matkę zabrać. Ja powiem tak, ja mam na to kontrargument, najpierw obrona. Czy jak Daniel Magical swojej matce na dzień matki daje szampana, tak. No to daje jej prezent, czy jej bardziej szkodzi? Kurwa szkodzi, dlatego że dokłada się do alkoholu. Czy ja na matkę w stację benzynową, to jest prezent, czy dokładam się do problemu? No i teraz można to po prostu traktować interpretacja, to zależy kto jak na to patrzy. Mamo? No dobrze, tylko jak można nazwać prezentem wykonanie krzywdy? Stację benzynową, zaryzykowanie... Ty też, Grzegorzu, robiłem często krzywdę i powiedziałeś, że git. Czy ty się, mamo, czujesz pokrzywdzona? Proszę, powiedz. Czy ty się czujesz pokrzywdzona przez to, że dziecko spędziło z tobą czas? Mam mundur. Nie. Mamo. Daliśmy radę spędzić wczoraj czas poza służbą. Daliśmy radę, prawda? Doj, ja bym dyskutował. Oj, nie mówmy o dniu wczorajszym. Czujesz się pokrzywdzona? Matka! Czyli jakby mi się nic nie stało, aczkolwiek jeżeli był to jakikolwiek inny funkcjonariusz, czyli byłby mundur, był skradziony... Ale mówimy o tobie. Byłam funkcjonariuszką. O kurde, ale miałem zrobić żart, ale on był zły w dwie strony. Debata trwa w sali. Ty wiesz, co Speedo chciałem zrobić? Chodź, powiem ci na osobności. Chodź na osobności. Chciałem stanąć za Lucyną i Grześkiem i zrobić klepie w d***e, ale na końcu, że Grzesia, ale to był wtedy chciał klepnąć matkę, to też źle, nie? A tak wiesz, dla beki chciałem, nie? Że wiesz, a jednak, ale to w dwie strony by źle działo. No, powiedz. Mother is one step from stepmother, więc wiesz. Bez kitu. Ej, dobra, klepią. Chodź. No dobra, zróbmy tak. Matka, jesteś pokrzywdzona, czy nie? Znaczy, jakby ja stricte jako ja nie jestem pokrzywdzona. No to po co? Dziękuję bardzo, sprawa rozwiązana. Jaka? Momencik. Jest nawet nowa notatka, nie tylko ta moja na temat. A to teraz dopisaliście, to się nie liczy. Nie. Jest to notatka z wczoraj, o 22.54. Dnia 26.05, około godziny 22.55. I to jest notatka od Lucynki. Obywatel przyszedł zgłosić się na komendę, po czym odłożył na ziemię broń nielegalną i broń białą. Póki co czytałem i uciekł pojazdem. Ucieczka przed LSPD, posiadanie legalnej broni. No. Co? To nie ja. Komoda też jest poszukiwana. Nie ma opcji. Co ty mówisz? No przecież byłeś wczoraj przed komendą. Powiedziałeś, że się oddasz za tą sytuację, tylko musisz schować rzeczy. Zostawiłeś swojego Krigera, wsiadłeś do Sultana Białego RS-ki i odjechałeś. No. No to skąd ty wiesz, co tam było? Mało tego, masz jeszcze notatkę z dnia wcześniejszego. Na komodzie twojej jest tak. Dnia 25. To jest w ogóle nie tak! Trzy osoby brały udział w kradzieży radiowozu. Zarzuty kradzieży radiowozu. Trzymasz tak. Na ten moment dwa razy kradzież radiowozu. Raz przyjmowanie. I teraz patrzcie. Wyjdziemy przed komendę. Ja nawet nie będę wsiadał do Krigera. Wyciągnę Krigera i zobaczysz, co w nim jest. Poczekaj. Grzechu, mam pytanie. Jezu, proszę, niech ktoś ich podda. Kto wpisywał tą notatkę o komodzie? Czy to była Weronika? O komodzie? Nie, Eryk Pyton. Mody używali porywacze, a to nie byłem ja. Pozdrawiam. Ale to posłuchaj, masz obowiązek zgłosić kradzież. Jaki na to jest dowód? Że im kazałem. Czyli jeszcze masz pod sobą grupę zorganizowaną. No oczywiście, zorganizowaną! Zorganizowaną! Dobre. Grupa, to też jest duże słowo. Grupa. Dziękuję bardzo, uniewiniony. Teraz udaję NPC-a i wychodzę z komendy. Bez słowa. Udajemy NPC-ów bez słowa. Halce, masz moje rzeczy. Tak? Nie. Stój. Idziemy do Kriegera i pokażę wam, co jest w Kriegerze. Ja nawet nie wsiadam. Wyciągnę na odległość. Widzisz, co jest napisane? Nie. Powiem tak, stary. Wyciągnę i nawet się nie będę zbliżał. Jak się zbliżę, mi w głowę. Chodź. Nie, na tym, na normalnym. Będzie znowu powtórka do kanału. Nie. Niech ktoś ich podda, błagam. W stronę Helki też nie można. Nie robię kroku w stronę Krigera. W stronę Helki też nie można robić kroku. Jerry, sprawdź Jerry, co jest w Krigerze. Nie, to nie Kriger, to jednak komoda. Sorry, bałem się. Nie, Severo. Nie, bo już nie pamiętam, gdzie chowałem. Nie, Severo. Na co było poszukiwanie? Na komodę, tak? Komodę? Sprawdź, Jerry. Czysty schowek. Bagażnik jeszcze do sprawdzenia, dobra. Czysty. Dobra, to sprawdź teraz, czego my używaliśmy wczoraj. Wiem! Monroe'a! Nie, tylko komody. O, a! Ty, czy to nie jest za nami? O. Uwielbiam strzelanie bez słowa. Fanem. Thanks. I'm glad you came along. No kurwa, weź ich! A nie mam broni.
Czekaj. No weź k***a, wytrychuj. Dostaw mnie. Dostaw mnie. Staraj! Szybko na jakiś dach! Wyciągam mu GPS-a! Wyciągam mu GPS-a! Jezu, NPC taktik! Najlepsze, co można patrz, zrobić! Patrz! Dobra, dobra, luzik. Dymimy się, szybko, szybko, po GPS! Szybko! Szybko! No nie gadaj! Ląduj! Potrzebujemy pod szpital. Zostawcie mnie! Szybko! Ja z nim wysiadam! Szybko teraz, byle gdzie, byle gdzie, byle gdzie, szybko! O k***wa! Szybko, szybko, szybko! Na byle gdzie, byle gdzie! Próbuję tak, żeby łatwego chase'u nie mieli za nami. Tak, tak, lewo, lewo, lewo! Eagle up, do czerwonego lecę, do czerwonego, jesteś w stanie na czerwonym lecieć? UW kafe? Może UW kafe, bo to lecę. Full speed, on już nie widzi, on już nie widzi! UW parking macie. O k***a! UW parking dawaj, bo mi pada helka. Jedź, jedź, full speed, lecę do wody najwyżej. Dalej, do złomowiska dolecę chyba. Chyba. On nie widzi. Jestem złomowisko. Dawaj do lotniska. Lotnisko, lotnisko. Puśćcie mnie. No dawaj, kurde. I co teraz? Mówiłem ci, mówiłem ci. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, a wiesz, kto się śmieje ostatni? Dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Ja nie miałem broni. To ty jedziesz autem? I co teraz, Gryn? A to nie jest radiola? Nie, dobra. Nie, tu jakieś inne auto są. Zabieram ci ten karabin na razie. Muszę mieć z czego strzelać. Zabieram ci to. Ej, z simką samą można? Wezwać 911? Nie można. To ci oddaję. Dobra. Dzisiaj się będziemy... Dzisiaj będzie ostateczna decyzja twoja, Gryn. O, i Kamza. Jaka decyzja? A nie, twoja nie. Czekaj, bo miałem opcję. Szybko. Kto się policja tu wzięła? No, mały policja! Leży, ja. Co tu robi policja? Nas jest, jeden leży, nas jest trzech. O, k***wa. Boli mnie strasznie, opatrzcie. Jest wania? Wania, nie. Lotniska na północ cały czas. Tak, tak, tak. Wszystko. Na 100%, stary. Na szczęście mam jeszcze dwa GPS-y. Nie mów tak. I kto się śmieje ostatni? Wasza dwójka może nam pomóc w razie co. Dzisiaj widzowie, a może ma dwa GPS-y? Już mieliśmy jednego wojownika, to trzymiał. Co jeżeli? Ale proponowałbym zrobić jedną rzecz. Ja na sekundę przyhamuję z pościgiem. Bądź gotowy, parking Vanilla, dobra? Kurde, najgorzej, że ja go tak trzymam niewygodnie. Za ile będzie Freddy? No ja mojego ja zaraz dobra. Cię kopnę w czoło, Erwin. Nie, nie rób dobra, tego. Wrzucicie go, wrzucicie. Nie dam rady, nie ma chuja. Dasz radę, wysiadasz na sekundę i wrzucasz. Wysiadam na sekundę i wrzucam? Robię tak? Nie, gdzie ten, poszedłem. Co my robimy? Zrzucamy zwłoki z kałachem, żeby nie z wozami nie jechać. No. I uciekamy dalej, nie? A, dobra. Wrzucaj go szybko. Mnie też rzuć, Erwin, rzuć mnie. Wrzucaj, dawaj. Czekaj, wrzucam Erwin, go, rzuć hold, mnie. Wrzucam. Rzuć mnie na podłogę. A! Dobrze. Chwila, wrzucam dobrze. Go, żeby miał ładnie. Dobrze, wrzucam go. Wrzucam go, wrzucałem go, tylko go wrzucałem ładnie. Pomocny, wyciągnijcie. Spokojnie, jedziemy. Dobra, i teraz mogę. Odwieź, bo ja nie mam ci dali to zrobić, co? Pojedziemy. A wiesz, co jest najlepsze? Jest najlepsze, zawsze jak tak mówisz, że. O, ja tylko coś robię, to oni w ogóle nie czają, czy ja powinienem móc robić. Stary, najlepiej jest wytłumaczyć, co robisz, i nawet jeżeli to jest absurdalne, co robisz, to oni. A, on przysięga, tylko to robi. No dobra. Gdybym był policjantem, to bym cię po prostu po. No oczywiście! Pozwolili to zrobić, to ja już w szoku jestem. Ja już myślałem, że już nie, jak tam ci odjechali i zostałem poturbowany. To już wtedy myślałem, to jest mój koniec. To nie wyjdzie. To nigdy nam nie wyszło tak w sumie. Ale jak randomowo sobie przejeżdżamy, to zawsze wychodzi, nie? No. Dobrze widzowie, banger moment. Często to były radiolki sobie i dodawały radę lepiej. Uciekamy. Plan jest prosty. Dojeżdża do nas dwójka, walczymy do końca. Dobra. Dobra. O Jezus. O mój Boże, ale się ktoś wbił w nich! Pagmanzo! Drone Pagmanzo? Helka dystans. Co to był za pit? A nie, to druga helka. Bo tu dwa pościgi. Ej, jaka była szansa, że chłop zrobi takiego racket jumpa i się no, nie? W radiola? Przy stary, to jest jakieś jedno na miliard, no nie? Co się może wydarzyć? W tej samej sekundzie dokładnie? Niesamowite. O, będzie trik! Mamy dobrą prędkość, panie i panowie. Ale oni też. No. A. Ej, on był na dole, what? What?
Siwy, czy ty byś opanował tak złożoną akcję, że ja wysiadam, strzelam, ty wsiadasz na kółko i jedziesz? No! Ale tu chcesz się poświęcić? Nie poświęcaj się! Ale ja się nie poświęcam, ja do nich do auta wskoczę, do sportówki. Ja mam z nim zostać? No właśnie, ty byś mógł wysiąść z nami. No ja mogę uciekać solo, tylko robisz mi furę trochę. No nie jest r***bana, jest git. To jest ultra r***bana. Tak, ja mogę wysiadać, tylko żeby nie było tak, że znowu ja zostawiam sam na ziemi gdzieś tam, a wszystko taki jest plan, Speedo. Najważniejsze, żeby pastor przeżył z pastorem. Nie czytałeś nowych zapisków? Nie czytałeś z regulaminu? Ciebie niech się wyżyje. I wreszcie najważniejsze, żeby Erwinek przeżył. A może jego po prostu zostawimy i to pojedziemy? Ej, nie róbcie tak, ej, Erwinkowi! Ale sobie za ten czas zdrowić, a to będzie siedział sobie w więzieniu. Ej, nie mówcie tak, smutno będzie mi. Będzie gadał, że pieniędzy sadgę. Jak u was na Landrynowej, bo zaraz możemy być do pomocy. Teraz widzowie, znowu ekipa dokucza Kamilkowi. Sadgę, sadgę, poro, sadgi. A, SGOC robiliście, tak? No to wiadomo, kto ma pieniądze. Nie ma problemu. Wy. Właśnie, to nawet nie ma. 40 tysięcy. Ratujcie mnie! Strzelajcie, Shelby, błagam cię, ratuj mnie, Tomek, proszę cię! Wcale nie r***ałem ci fury. Błagam, Shelby, Bazyl, błagam. Ręcz na widoku, Metropolit, Metropolit, ręcz na widoku! Ręce. No wychodź z tego auta! Jedziemy! Bazyl ma na głowie. Bazyl to jest chyba carbonaro. Co Bazyl ma na głowie? Jezu, oni się rozjechali, jakiś grzyb normalnie niedocięty na głowie. Koporek, kurwa. Helkę mamy niestety. Boże, ty, nie mamy pościgu. Nie ma helki. Ty, albo może to nasza siódemka poszła do nich. Nie, nie, nas goniło Buffalo, Faster i Bigero, także dwie osoby. Nie ma, dobra. Jest git. Teraz jest git. Możemy moje przejąć. Teraz moje? Eka, wywieź Gryna, żeby go nie znaleźli. Dobra. Bożej dobrego miejsca, a nie jakieś głupie. S, widzowie! Tylko nie wjadę tu, Jezu. Ja otworzę. Przepraszam, ja otworzę. Bo tu mam Gryna, można pomóc? Halo? Nie, już mam idzie, Gryna, już mam idzie, Gryna. Już idzie. Dump! No, mieli kurwa, swój czas, więc mnie 5 sekund. Kopię cię. Kopię. Nie kopnie, proszę. Wybiłem potion na brak bycia kopanym. Daj spokój. Dobra, wypijam potion na zniknięcie i przeteleportowanie się do szpitala. Nara. Nara? Ej, Karbo, nie uwierzysz, coś odpierdło. On wypił potion niewidzialności. Ja nie mam nikogo w samochodzie. Na szalu, kurwa. W samochodzie. Kurwa. Aha. No to jest lipa. A co u was? Co u nas? Zbieramy rannych z Landrynowej i odjeżdżamy. Dobra. To daj znać, jak będziesz free. Powiedz, że jeszcze przed tym krzyknę 3, 2, 1, bungee. Ja serio teraz będę udawał, że go tu nie ma. No to muszę pojechać po radio. Bez radia nie będę miał przyjaciół. Cię zaaresztuję. Na. Ty wierzysz, nie uciekniesz. A pojadę po radio, potem pojadę po Gryna na szpital. Dobra, takie są cele podróży. Cześć, tu ja! Ej, dobra, mam Gryna. Czemu jest problem z zebraniem rannych? Bo poszedł kod 0. A pierdolę. Kul... No, ja widzę 10 policjantów tutaj. Dobra, trzeba zrobić łapankę. Potrzebujemy jeszcze... 20 policjantów na tej menelowni. Której menelowni? Menelownia przy odpalowniku w ZS-ie. Musimy mieć dwóch pedeków. Ale powiem ci, Gren, nie spodziewałeś się. Może być? No ale nie wyjdziemy chyba wszystkich, nie? Damy radę. A gdzie? Menelownia. Gdzie jest Menelownia? Da mi ktoś GPS-a? ZS odpalownik, no. A dobra, tam, dobra. Leży jeden. Czekajcie. Ej, ja próbuję wjechać od góry autostrady. Przyjedź tu siły. Dobra! Autostrada, pas w stronę autostrada już. Ej, sorry, czekaj, jeszcze trzeba pomóc naszym i wtedy już będziemy jechać. Nie, one mnie dojeżdżają, odpalownik. Jadę, jestem! Pomóż Lincoln, budowa, car dealer. Zbieradiole na mnie. Co się dzieje? O, helka policyjna. Ostro mnie jadą. Jest budowę. Jeden jest na dachu, Manejszyn. Długa na budowie. Pomocy! Uciekłem! Pomocy! Ale Kongo! Jestem ZS, Lincoln, nie mam 4 opon! Napierdalam! Schowaj policjanta! Tam jeszcze raz wjechać. Gdzie ja mogę zostawić tego Gryna? Na ZS-ie mnie zostawię. Chcesz jakieś miejsce sobie zdać?
Ale on tak bez towarzystwa do głupiego tak zostawić. Shelby jest przy ZS-ie. Kościół, baza. Ten dach duży przy ZS-ie? No nie, nie, ja tam byłem, ale nie ma bicia. Jedna pechelka policji ładuje przy kardilerze. Ej, Charlie! Przypilnujesz gryna za 10k chwilę? Shelby Menelownie jest, Trypanto. No, zadychę. Shelby jest w radiowozie. Dobra, to weź, bo ja muszę pomóc naszym, a mamy go tego, porwanego. Zaraz do siebie zadzwonię, dobra? Przypilnuj go. Na tyły ZS-a. Ej, zostawiłem Charlie'emu gryna. Gdzie jest akcja? Shelby wjeżdża na teren ZS-a. Shelby wjeżdża ale na teren ZS-a. Spoważniali! G-klasy, po czym wysiada różowy dresik, tęczowe włosy i siema. Chcesz kupić długą? Ale mamy teraz poważne fury. Gdzie? Koło ZS-a. Jesteś tu. Helka chyba się bała. Nie, Helka na dole wylądowała. Czat, mogę to zrobić, ale nie wiem czy chcę. Jeden w radiowóz, 110 ruszył. Uważajcie na budowę przy odholowniku, wali z długiej. Policja nad... Leży Shelby. Odholownik, uważaj na tej budowie, uważaj na tę budowę. Wiem. Shelby leży. Kto w radioli? Shelby leży. 110 to jest policja, 110 jest policja, gdzie jest zawdzie obecnie. Cały czas na tej budowie z długiej na kur... Mnie 110 Sisz dojeżdża. Z której strony jest na tej budowie? Wracam do was. Mam Helkę na sobie i Sisza. Gdzie jesteście, to wam wjadę, żeby się g***ali. Ja biorę policjantkę. Gdzie jesteście? Menelownia. To strzela z długiej, to ty masz długą? Mnie goni Sisz cały czas. Wiesz na menelownię. O kur... Czerwonym linksem jeszcze. Ale odjechałem g***a, o k***a. Strzelają do mnie, wysiadam przy menelowni. Baba. Dostało 110, mocno potrzebuje wsparcia przy menelowni. Spierdamy. Ty gdzieś mi Stitch odjechał, jestem na menelowni, o tym był takim. Słuchaj, to nie jest dobry pomysł. Potrzebuję pomocy. Czemu nie? Nie wiem, gdzie z tym się... Ej, wykonałem akcję jak największy paralityk, mówię wam. Jakbyście zobaczyli, co zobaczyłem. Co tak? Z przeciwko ZS-a, obok menelowni. Tam nad tym... Związuję ci usta. Skarpetką. Ciżmo są dostało. Czekaj, zabieram ci rzeczy komunikacji. Ej, ta kamza jest pełna? Leży kolejny. A nie, ja mam kamzę. O k***a, dobra, to czekaj. Pyk. Leży kolejny jak coś. Muszę kam zabieram. Jezu, czemu to jest wszystko takie ciężkie? A pani jak się nazywa? Mia Miller Snitch. O k***a! Tam mamy Charlie! Halo. Mam jeszcze jedną policjantkę, przyjedziesz po nią? Tu jest taka akcja, jest kod 0 stary na naszym... Co? Możesz podjechać? Na UW jestem. Na UW? Nie mogę, jestem pod mostem, a tu helki jeżdżą. Przyjedź czymś, ja się wrzucę. Ja nie mogę. Możesz. Ja już... Nie mogę. Nie, bo ja już wyjechałem z miejsca akcji, tylko nie mam fury, a nie mogę nagle wyjść, bo jestem na menelowni. Oni się strzelają na ZS-ie, już uciekłem na menelownię. Dam ci jeepsa po prostu. To, no nie mam jak. Jak to kur... mam jak? No nie mam jak. Co to znaczy nie mam jak? Nie mam jak. Co stoi na przeszkodzie? Policjanci, którzy mnie obtaczają właśnie. Are you d***? Ale masz tego pierwszego? No policja mnie obtacza, czek. Jak jest? Kto żyje? Ja mam Carbo i Lincoln jest zebrany przez Ajaxa na odchodowniku. Ja mam policjantkę. Muszę mieć jakąś furę. Może ktoś do mnie przyjechać, jak dam jeepsa? Ryzykujemy. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, prawda, proszę panią? Prawda. Dobra, daję panią do krzaka i zaraz przychodzę. Żyję, witam! Ej, dobra, ja też żyję i nie potrzebuję transportu. Charlie, halo? Przyjedzie, Charlie, Sky. I co teraz, k***wa, Erwin? No jebany p***ony useless Charlie'ego, no Charlie Thompson, proszę państwa. Charlie Thompson, proszę państwa, poważna mafia. No, Charlie Thompson, no jest, no siedzi. Charlie zgubił gryna, miał minutę, żeby go przytrzymać, jak ja wam pomagam, i już go zgubił i gryn do mnie zadzwonił. XD. Aha. Ale mam inną policjantkę, bo użyłem mózgu, wzniosłem się na wyżyny intelektu i wziąłem inną policjantkę z tej zadymy. Wie ktoś, gdzie Spido się przewrócił, jak się nie odzywa? No menelownie chyba gdzieś. Dobra. Czy wie pani, dlaczego panią porwałem? Dobra zagadka, nie wiem, jak wcześniejsze, jakieś afera szczurowa, czy co to było? O k***wa. To nie pierwsze rodeo, tak? To nie jest afera szczurowa. To afera płucna. Gorzej. Płucna, okay. Gorzej, ze szczurowej była beka. Okej, okay, dobra. Słuchaj, to jest codziennie inny uniwersum. Wczoraj kuje,
szczury, robot. Nie ogarniam, daj spokój. Dzisiaj Marvel, DC? Nie, dzisiaj jest zemsta. Godfather. Ogląda pani Godfathera, ojciec chrzestny? Aha, coś tam pamiętam. To jest właśnie to uniwersum. Tak, tak. Nie ma. Już jest git, już jest git. Słuchaj, mam tą typiarę. Czyli mamy, wszyscy od nas są git i mamy jedną policjantkę, tak? Tak jest status? Spido nie ma. Nie ma. Spido, dobra, czyli mamy. Znaczy sadgę, no ale co zrobić, jak kod zero. No to, czyli jesteśmy my, no dobra. No ale tam jeszcze Helkom na górze próbuje znaleźć Alberta gdzieś wzrokiem. Coś, to Spido jest w upalce, znaczy truperowskiej i są przy kardilerze. I się bombi chyba posiadł tutaj koło. Dobra, więc jaki jest powód? Posiad, bo jadą na ciebie dwa auta i kartka na ciebie leci. O. Dalej. Szanowna pani, nie do was. Na radiu będziemy szanowna pani, bo jestem taki radny, co jestem. Dobra, pojechało. Uciekajmy, robimy reassemble. O nie, jest najgorzej. Spido musi być. On ma klucze do tej kanciapy. Bardzo dobrze, że panią mamy, ponieważ dzisiaj sprawdzimy prawdziwą męskość jednego policjanta. Którego? Kurde, tylko pani widziała moją twarz. Cholerka, nie dobrze. No kurwa, ale dobra, zrobimy tak, inaczej zrobimy. No nie klnij, nie wolno przyklinać. Chwila, zrobimy tak, włosy. Cholerka, nagle cię nie poznaje. Nie wiem, kim jesteś. Możemy tej wersji się trzymać, to wtedy nie będzie trzeba było pani zbywać. Ok? Dobra, no czyli pani nie wie. To jeszcze trzeba rozwalić bodycam. Jak jest, proszę, bo chwilę mnie nie było na radiu. Jak jest? Ja podbieram posie Helkom z policjantem. Dobra. Ale jest w miarę status, czy jak? Posia, status, żyjesz? O Boże. Marsz, numer nie odpowiada. Wiadomo, gdzie ostatnio? A, mówił, że jedzie w stronę kolorowego, przy kolorowym. Jadę szukać Helkom. Jadę z nią do apartamentu. Jadę z nią do apartamentu. To był pan. Oni się zamykają na komendzie? To ja się zamknę w apartamencie. Oj, widzę go. Już go wiozą na szpital. No, Erwin, jest taki problem, że wszystkich wywieźli i nie ma nikogo do pomocy. Mogę zasugerować jedną rzecz, jaką możemy zrobić. To kurde. Policjantkę, którą masz, damy zaufanej osobie, weźmie się mechanika z ZS-a. Wrzuci się policjantkę do mojego mieszkania na mojej banku na górę. Zamknę mieszkanie i zostawię ją z kimś i odbijemy konwój. Ej, bez kitu. A wiesz, że miałem to samo, dlatego ci powiedziałem, żebyś dawał na Eclipse'a? Tylko musimy wziąć policjantkę, żeby ktoś z nią siedział u mnie na mieszkaniu. Wielka mafia strzelała się za stoka, żeby go puścić? Masz kogoś termin takiego zaufanego, żeby ten, to jest k***a hit. Jak ludzie by swoją matkę sprzedali za te zajebane piksele, nie? Wielka mafia spamująca kasyno za kasynem i pieniążki w krzemu. Boże. Dobra, ja podlecę na ZS-a, zobaczę, czy ktoś jest do przypilnowania jej. Kai, zacznij zbierać ludzi na odbicie, licz mnie i Erwina, dobra? Bo mamy długie. Możemy ją po prostu zamknąć w mieszkaniu, bo tylko ja mam dostęp do zamku i Abby. Ale chuj kogoś zostawiać, jak placka, nie? No tak, dobra, to chciał. Trzeba kogoś do opieki. Zadzwoń do Kijoko, czy się nie zaopiekuje, bo ja do niej numeru nie mam. 15 sekund. Ja daję bronię za chłopaka. Halo, słucham! Ej, ty, co ty robisz? Nic. Przypilnujesz policjantki 3 godziny? Dwie! Chciałam mieć kartotekę czyścić, chciałam. Bo jak zawsze mówię, żeby kogoś przypilnować 5 minut, a potem jest na mówię 5 minut. Teraz mówię z góry 3 godziny. I co? A wyczyścisz mi kartotekę i wyczyszczę. Będziesz miała gwarancję, tak, że nie powiedzą, że to ja? Przyjedź w masce. Słuchaj, pani policjantko, sytuacja jest następująca. No? Nie chcę pani zostawiać w apartamencie na długo. Nie podoba mi się te 3 godziny. Nie, to był żart. Dwie. Dobra. I pół. Ile? Dwie. Jezu, nie robisz. Dobrze, to powiem tak. 5 minut, ale żeby potem nie było problemu, że k***a tego nie ma. Mały Erwin do niej, że Kijoko, czy zostanie z nią? Tak, ona już jedzie. Dobra, to pod mój Macebank, ja już jadę pod drzwi, dawaj. A to pod Macebank, tak? Tam na górze, obok FI. To niedobrze, bo ja pod Eclipse'a jadam GPS-a. Dobra, to daj mi GPS-a ty. Jadę już do ciebie, ale stary, my tego nie odbijemy. Nie ma opcji. Jak to jest bez, jak tam jest ich 17 i mają długą, to my matematycznie nie mamy szans. No ja na konwoju, musi być ich normalnie, nie? Musi nie być normalnie? A czemu musi? No, to oni ustalają prawa. Przypomnę, że wczoraj się f***lili nam na poszukiwania w 17, bo stwierdzili, co my takie powinniśmy robić? To po to, żeby je łamać, człowieku. Obudź się. Tutaj gdzieś. O, tak, tutaj. Dobra. Proszę. Halo? Witam. Posłuchaj, Erwin. Dochodzą mnie słuchy, że porwałeś naszych ludzi, to prawda?
czy nie? Dawaj tamtej. No chyba cię, człowieku, popaliło. Czy nie, nie masz nic. Miałem gryna, gryn to potwierdzi, okay. Dałem Charlie'emu do przetrzymania i Charlie go tak, chyba zrobił, bo zadzwonił do mnie gryn po minucie. Tak. Nie. Tak, tak, tak. No nie, nie mam, nie mam, nie mam. Nie ma żadnych innych. No nie, no miałem gryna i gryn się to potwierdzi, ale nie mam. Mamy waszych ludzi i chcieliśmy się wymienić za naszych ludzi, ale nie macie naszych ludzi, tak? No ja nie mam. Okej, okay, a ktoś od ciebie, albo wiesz, kto ich ma? Wykonam te połączenia i zapytam się, dobrze? Okej, okay, jak ktoś odzwoń? Ej, Carbo, Montana chce się wymienić. I ona za naszych, ale możemy odbić naszych siłą i ją mieć i wiadomo możemy za kogo wymienić. Możemy odbicia, jak nie wyjdzie, to zrobimy wymianę sceny. Dobra, dobra, dobra. Mamy wtedy dwie... A ja może ja zrobię to, co się to dobra, czekaj, niech ta przyjedzie. Odstawiacie już dolny, my odkładamy policjantkę do mnie. Ja może się wjeżdżę. Do krzaka od razu. Na dobra, to czekamy na córkę, ona z nią poczeka, dobra? Chodź z nią pogadamy. Przy panią! Jak nie dostaniemy policjanta, którego chcemy, to panią zabijemy. Zabijemy panią. Jak nie dostaniemy policjanta, którego chcemy. To jest sprawa. To jest sprawa życia śmierci! Jedzie młoda do niej? Tak, tak, dam jej gipsa. Powiedziała 3 minuty i będę, ale to było z 3 minuty temu, więc luzik. Tak, słucham. Ej, Bartek! Kto przywiózł gryna na szpital? Nie wiem, bo ja przeprowadzam teren akademii. Autostrada na dół. Ja w ogóle nie jestem na szpitalu. Ja też na to, że dojść podbiorę. Kurczę. Dobra, to dzięki. Czyli jak my to robimy? Ja może wezmę chylkę. Ja właśnie próbujemy odbić policjantów. Jak będziesz miał lipę, to jest długie z auta. Musisz, jak będziesz miał lipę, to spi***nasz. Ja z daleka wam w razie tego otworzę mieszkanie, żeby ona wyszła. Boże, jak dobrze! Czad, czy wy słyszycie idealny plan? Jak mam lipę, to spi***. Co oznacza, że mogę udawać, że pomagam, a jak będziemy przegrywać, to zmieniam drużynę i mówię, to już się nic nie da zrobić. Dobrze, że ja nie wpadłem. Let's go! Najlepszy plan! I czat to jest call lidera Carbonary. Ja się słucham. Słucham! Jak będziesz miał ciężko i będziesz słyszał, że padamy, to pełnij wymiany i jedź. Jasne! Oczywiście, szefie! Bo fajnie by było też popchnąć tą akcję z, wiesz, z wyciągnięciem tego psa, o którego nam chodzi, nie? To może przyjmiemy no solidarnie fajnie. Wyroki. No to chuj. Chwilowa próba, jak nie wyjdzie, odpuszczamy z pierwszego. Zobaczymy start, czy są na długich, jak no, są, to no, no, bo wiesz, bo widzisz, jak jest ciężko jedną policjantkę zgarnąć. A no pamiętaj, tak, o kogo nam chodzi, no nie? Jak będzie start na takiej zasadzie, że wiemy ich trzech, no to już pociągniemy to do końca. Jak będzie start na zasadzie, że wysiądą z drugimi, to zabijamy hitę, nie? Dobra, dobra, dzięki. Dzień dobry. Ja jestem w Helce, mogę kogoś wziąć i możemy się na dachach ustawić. No nie! Dobra, ja na helipadzie tym wyląduję. Oni są dalej w szpitalu? Tak. Słyszę strzały z długiej na górnym. 7 osób na radiu w jednym momencie! I odjeżdżajcie, reszta nie odbijamy. Nie damy rady. Nie ma sensu. Mnie najechali w ogóle na górę, wbiegło mi policjantów, powiedzieli, żebym tu nie stał. Ultra nagrzani, ultra nagrzani. Dzieciego nie mam, koper, to tylko ten pościg ci zajmiemy, żebyście nie siedzieli też. Idę po policjantkę, idę po policjantkę. Dobra, powiedz, kiedy mam ci mieszkanie otworzyć. Tom, 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 torom, tom, torom. Gdzie ty masz mieszkanie? Tam, 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 taram. Dobra, dobra, za moment będę. Oni po prostu wyjeżdżali ze szpitala i strzeliwali każdego, kto stał w okolicy. No tak. No nie, no to jest po prostu brute forceowanie, jakbyśmy tam, nie? Cześć, Kioko. Dzień dobry, pani policjantko. I już. Nie było, nie było 3 godziny, nie? Nie było. Proszę powiedzieć pokczamp. Pokczamp! Pokczamp ma być powiedziany. No, wszyscy zadowoleni. Fajna zabawa. Dobrze. Czat, robimy dzisiaj głos porywaczy. Mikrofon. Hold. Witam. O, tak. To ja. El Goblino. Najpierw popchajmy akcję. Dobra, biorę ci simkę. Biorę ci simkę, proszę panią. Teraz będę mówił takim głosem. Boisz się? Żmijka! Ona ma żmijka! Kurwa, żmijka! Dobra, dobra, dobra. Nie udało się aktywować karty sim, what do you mean? Mów coś, Kioko. Nie mów tak do mnie. Jestem Kali Abdul, niszczysz mi miejscowy gangsterski. Kali Abdul, powiedz coś. To ja też jestem Kali Abdul. Dobra, dzwonię. Lucyna. Jesteś Abdul Kali, jestem Kali Abdul. Patrzcie teraz czat. O. Witam serdecznie, nazywam się Kali Abdul. Mamy porwaną policjantkę i będziemy za nią żądać dosyć niestandardowej rzeczy. Jakiej? Czy jest pani gotowa? Chwileczkę, tylko sobie wygodniej siądę. Tak, no. Przez lata jeden policjant mówił, jakie to ma jaja, jak to podrywa kobiety, jakim to jest ogromnym służbistą i jakim to nie jest super p***dolonym bohaterem. To może najwyższa pora,
żeby wyszedł z komendy i stawił czoła swoim konsekwencjom. Jeżeli nie dostaniemy policjanta Maxa Powera przez kolejną godzinę, bierzmy swoje gardło. Już! Dobra, już! Czy ty zdjęłaś maskę? Nie, mam maskę. Kyoko? Are you deep? Jestem Kali Abdul! Mam maskę! Jak mam na imię Mia Miller? Ej, ale m***ałem. Wiecie, co powiedziałem? Że jak... Wiesz, bo wszyscy są m***ani, nikogo nie ma oprócz mnie. A, wiesz? Powiedziałem tak. Jak Max Power jest tak m***dolonym superbohaterem i tak wszystko robi i w ogóle, i jest taki męski, to niech weźmie odpowiedzialność za swoje czyny i niech uratuje jeszcze jedną samicę i niech się stawi. Hu, bo on taki, o, mam RPGa, strzelę w komendę, o, mam tutaj taki, jestem poważnym policjantem. Mogę być grampikidem, czy nie? Słucham? Mogę być grampikidem, czy bądź nie? Bądź grampikidem, no, powiedz. Dostaniemy taki przejazd długiej, że nas k***ną szpachelką zdzierać, a plama będzie jeszcze namoknięta, bo się tak zryczymy. Tak! Nie, ja już wiem, co... Stary, ja dzisiaj przed wieczorem już wiedziałem, jaką mam wiązankę do senatorów o tym, co się jeszcze nie wydarzyło, ale wiem, że się wydarzy. Człowieku, przyjdę taki zrezygnowany i powiem tak. Wy wiecie, co się w ogóle odpierdala? Czy wy w ogóle się interesujecie? Człowieku, ja już mam wszystko. Co do zdania, nie? Człowieku, daj spokój. Ale, a może się tak nie wydarzy? Jak przemówienia tak. Prezydenta. Tak. Słuchaj, dzisiaj, co by się nie stało, jest win-win. Nawet jak pomyślisz, że jest luz, to i tak jest dobra, win. Dobra, robię eksperyment społeczny, przyjadę obok konwoju, zobaczę czy... Davis, lecam już, jak coś minęli Mos Vanilla. Ale Gremlin, co ty chcesz odbijać? Nie, ja wam mówię, a ja nie odbijam, ja tylko wydaję, jest... Ej, Gremlin, cześć! Cześć. Gremlin. Ziarkę, ruszyli na mną, ej, Gremlin, a powiedz coś po włosku. Pizza, makaroni... A nie, znaczy po francusku. Powiedz, wyzywaj mnie po francusku. Ce qu'on voit est une... Les policiers, c'est des putains, et ta mère, c'est une catin. Zwyzywałeś policję, było e policja, c'est ta put... Wszystkich zwyzywałem. No i dobrze, k***a, tak. Ej, powiedz mi, Gremlin, jakby to było... Czas mija, macie 50 minut. Le temps est en train de s'écouler, il vous reste 50 minut. Tak naprawdę powiedziałem Norda po francusku. Co? Nieprawda, ja taki... p***ole, jest, jeszcze tak. Raz. Gremlin! Jeszcze raz! Chwila, bo mnie Jerry Green łapie. Ej, czy we Francji jest tak, że i tak spierdolenie to liczą, że robią 40 minus 10 plus 2, czy coś takiego? Po francusku jest chyba czas najbardziej spierdolony system liczenia. Nie wiem, to z Francji. Dobra, słuchaj. Okej, dobra. Enfant 50 minut. Enfant 50 minut. Enfant 50 minut. Chyba szczerze? Blisko. Blisko było. A i tej się nie słuchałem, bo wiadomo. Dobra. Dobra, zabawimy się w grę. Jak na myślenie, to ja odpadam dzisiaj. Przy panią, ile ma pani czasu? Ja? Mhm. No mało dosyć, bo muszę rano wstać, słuchaj. Czyli do której? Zależy. Tak 22:30, słuchaj, tak maksymalnie. No to idealnie, bo oni mają jeszcze 50 minut. Dobra, to git. Wie pani co? Pani sobie pomyśli, a pierdolę, znowu mnie te... by porwały przestępcze, leżę, a miałam sobie pojeździć w mieście. Ale szczerze, to jest genialna okazja dla pani. Naprawdę. Nie chce pani zrzucić munduru, przyodziać mundur przestępczy i być z nami w organizacji. Prowadzimy rekrutację. Zobacz na Kyoko. Kali Abdul! Na Kali Abdul, zobacz. Co ty mówisz, chłopie? Evron, pokaż p*** na kamerce, w tym momencie, Gregory, as we speak, podchodzę i niczym pago... Gregory Montana ma dwóch biegunów, to jest oficjalne. Człowieku, nadążasz nad tym streamem? Tak nadążasz? O! Lucyno. Informuję, że Maxa Powera nie ma na służbie. Nikt nie stanie się aktualnie do niego dodzwonić. Czas tyka. To w takim razie daj inną propozycję. Propozycja jest taka, żeby Max Power zjawił się i uratował jeszcze raz jakąś samicę. No w końcu jest superbohaterem. Jeżeli się nie zjawi, to podejmę gardło i spróbujemy jutro. To jest jedyne twoje żądanie. Jedyne, Lucyna, jedyne. Czekać, dobra. Czekać. Ale jestem k***tą, rozumiesz to? Ja mógłbym być... mieszkanie zamykać, bo jest tak. Ja stoję pod i patrzę, czy nikt nie podjeżdża, bo tu helki stoją, szczerze... Trzymanie kogoś w mieszkaniu jest lamerskie, no ale bardziej lamerskie skampienie na komendzie. Czy nie jest? Myślę, że jest. Powiem tak, Carbo, liderze, zadecyduj.
trzymaj w mieszkaniu, bo jest przytulny. To dziewczyna snitcha chyba. On ma dziewczynę w policji? Czekaj, zapytam go. Snitch ma dziewczynę, Naomi End się nazywał. Przestań! Naomi End? To Naomi End. Halo. Lucyna, nie mówiłaś, że to córka snitcha? Nie interesuje się to, z kim gdzie śpi. Czas tyka. A my mamy twoich kolegów. Ja nie mam kolegów. Też zastanę. Możesz im podrażnąć gardło. Och, wait, jesteś z policji. To nie jest równe pole do popisu, Lucyna. Jesteście odpowiedzialni za śmierć mojego brata. Za śmierć? My jesteśmy odpowiedzialni. Chcę się rozliczyć z Maxem Powerem za to, co zrobił. Nic innego mnie nie interesuje. Jak dla mnie możesz ich wszystkich śmierć. Skazać na krzesło. Bez znaczenia. Jedyne, co mnie interesuje, to Max Power. Nie, ja to tak rozgrywam, panowie, naprawdę, Karbo liderze, będziesz ze mnie dumny. Tak, tak, słucham, zareaguj miłosne, zareaguj miłosne, bo to jest niesamowite. Reaguję, tapuję łabędzie, tapuję łabędzia. Tapuj łabędzie. W razie czego zamykam cię na razie w tym mieszkaniu, bo jadę po jedzenie. Dobra. Matki, słuchaj. Jedź zrobić tatuaż beze mnie, nic się nie stanie. Szczerze, Naomi, szczerze, powiedz mi szczerze. Panowie, Mia Miller snitch, a nie k***a Naomi, to jest moja stara. Ja pierdolę, to kogo my mamy? Mia Miller snitch. Kurwa, znaki bym ci pokazała. I kim ty jesteś? Córką? No, córką snitcha. A, myślałem, że dziewczyną. O, a córka to chyba jeszcze bardziej. Nie jasne, pojąca córka, co chuj. Kurwa, to jest to poważniejsze czy mniej poważne? Jestem wolnięta, dlatego mnie adoptował. Adoptował cię. No, adoptował mnie. Chciałabym. Adoptował nie, ją. Nie, nie chciałabyś, słuchaj. Co mnie chciałabyś? Ja to myślałem, żeby starego. Sobie zrobić taką farmę. Taką farmę synów, córek. Nie, harem kobiet, słuchaj. To ci odda albo mężczyzn. Nie wiem, jakiej jesteś orientacji, ale to na pewno by oddało. Taki harem zajęty, którym by ci usługiwali. Wszystko by robili. Powaga. Powiem ci tak, Naomi. Nie słuchałem. Ja w Arabii Saudyjskiej miałem swój harem. Co ty? Słuchaj mnie teraz, Naomi. Zrobimy tak. Mia. Ale ja nie jestem. Dobra, Naomi. Ale mówię do ciebie, teraz normalnie rozmawiam na rady na walkie-talkie. Słuchaj, Naomi, ta plus jeden. Dobrze, Mia, posłuchaj mnie teraz. Masz przejebane. To jedyne, co ci mogę powiedzieć. Już to zrozumiałam wcześniej, powiedziałeś, że chcesz mnie odpolić. Słuchaj, jeśli... Kali Abdul! Co Kali Abdul? Kyoko Kali Abdul, no? Kyoko Kali Abdul. Już nie wiem, jak mam do niej się zwracać. Jeden... O kurwa, tak? Nazywam się Winnacles, a to jest Kyoko, moja córka. Powiecie dotknąć? Tak jak wcześniej powiedziałam, czy nie? Kali Abdul! Zdejmij maskę, Kyoko. Nie, żartowałem. Nie zobaczę, zakrywam nie zdejmuj. Oczy, zakrywam oczy. Sądowo nie da się udowodnić, że to my, jednak chcę, żebyś wiedziała, że to my. Nie widzę nic. Nie, te włosy. Ja nie będę się odzywał na radio, proszę o minutę dla mnie. Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę pilnować. No i jak Lucyna? Masz rodzinę? Czy ja mam rodzinę? Nie. Nie mam. Ale rodziny. Ona ma. Ma. W takim razie ja daję ci jeszcze możliwość tego, byś ją puścił. W tym momencie. Zostawiam. My nie spełnimy twojego żądania i ty dobrze sobie zdajesz z tego sprawę. Dobrze, przekonałaś mnie. Gdzie ją zostawić? A gdzie masz najbliżej? Jestem w lesie, więc nigdzie nie mam blisko. Nigdzie nie masz blisko. Lucyna, are you f***ing dumb? Co to k***a znaczy, zostaw ją? I co, i ty myślisz, dobra, żebym... jakby... Dobrze. I k***a koniec? To na k***a porywałem, żeby ją teraz kurwa bez słowa oddać. Are you dumb? Wyślij nam jej zdjęcie, że jest ona w pełni, cała, bezpieczna i nic jej nie ma. Nie tego zdjęcia. Ma być ją widać całą. Co ty k***a, jakieś żądania robisz? Nie, ja ci tutaj tylko mówię... Co masz mi przez? Żeby? Bo inaczej ja nie mam żadnej podstawy do tego, by tutaj jakichkolwiek żądań starać się dotrzymać. Daj mi zdjęcie, bo ja nie wiem, Max czy to Power stoi z dzisiejszą gazetą. Słuchaj, każdy może do nas zadzwonić i powiedzieć, że ma porwaną funkcjonariuszkę. Każdy. My musimy mieć potwierdzenie. Dobra, w takim razie wyślij zdjęcie. Dobra, daj ją do telefonu. Odezwij się. Halo? Mia, powiedz, żeby zrobili ci zdjęcie. Mia, powiedz, żeby zrobili ci zdjęcie. Ona mówi, pomocy! Dobrze, Mia, uratujemy cię, dobra? Tylko mają Mia, wysłać zdjęcie. Mia, uratujemy cię, tylko mają mi wysłać zdjęcie. Nie uratują. Wyszedłem z pokoju. Czekam na zdjęcie i będziemy Lucyna. Dalej w dalszym ciągu negocjować i zrobimy tak, Lucynko. Żeby nikomu nic się mocniej nie stało. Posłuchaj mnie.
To nie jest losowe porwanko. To nie są negocjacje na kasynie. Ja nic ci nie muszę dawać, a ty mi nie musisz wierzyć. Możesz się przekonać za 40 minut, czy faktycznie miałem tą policjantkę. Bo za 40 minut wyślę ci zdjęcie, jak ma podjęte gardło. Ale wyślesz teraz zdjęć. Nic nie musisz, ale swoje możesz. Swoje żądania przedstawiłem. Zdjęć. Skarbo, jestem takim warlordem człowieku! W ogóle się nie uginam, rozumiesz? Taka sigma wlatuje, daj spokój. Ja nic nie muszę, rozumiesz? I musieć, wiesz co ja muszę? Muszę to dzisiaj sobie zjeść pizzunię za to jaki ja performance mam dzisiaj. To muszę, tak, ale nic poza tym nie muszę, człowieku, nic. Pani policjantko, ja pani wytłumaczę, co się dzieje, dobrze? Mamy do pogadania z jednym policjantem i chcemy dostać go za panią. I to jest zwykle trochę dziwne, no zwykle ciężko, żeby wymienić jakiegoś policjanta na innego policjanta. True? True. Niemniej jednak no, to będzie test męskości. Jeżeli nie, no to pod pani gardło. Jeżeli stawi się, mam być no to nie. Szczera? No. Jak ja to widzę? Jak tam idzie? Jakby patrząc ze względu na to, jako funkcjonariusz. Tak. Ej, ogólnie Erwin, tak średnio to 15 sekund no przechelkę policyjną nad nami. To raczej wątpię, że będą tak działać drugiego funkcjonariusza. Gdzie pytanie też, jak nie stąpię. No nie ukrywajmy tego, tak? Czekaj, cicho. No. Więc szczerze, podejrzewam, co się może zdarzyć. Ja naprawdę jestem tego świadoma. Ale liczę Abdul, jednocześnie... co ty robisz? Wytłumaczysz może? Proszę, w tym momencie. Co ty w tym momencie robisz? W tym. Czy ty wiesz, w czyim mieszkaniu jesteś, k***a? Pchasz, k***a, okna. Czy ty wiesz, ile te szyby kosztują? To jest stal nierdzewna z Fendex, a ty, co macasz, odciski palca są teraz na szybie i już nie ma takiego widoku. Zaparowane to jest, lecisz teraz do kuchni po jakąś szmatkę i huchasz na to i to ścierasz. W trybie teraz, córka. Dobrze, witam cię, gospodarzu. Sytuacja jest taka, że przedstawiłem tej pani, że policja ma jeszcze 40 minut, aby skontaktować się z Maxem Powerem. Jeżeli jest takim super bohaterem, za którego się uważa, no to chyba uratuje wielką samicę, prawda? Ma pani dzieci? Nie, jeszcze nie. Co młoda jestem. Ile ma pani lat? Ja muszę na chwilę wyjść z mieszkania i wrócić. REL! No, to za młody wiek. To prawda. Co młoda jestem. REL! Jak najbardziej? Dobrze, w takim razie zawykonam telefon. Ja wyszedłem, zaraz wychodzi. A, dobra. Co, to jak halo? Mamy posiadówkę na Maze Banku, zapraszam. Halo. Czas mija. Nie, jak najbardziej. Próbuję. Musisz mi dać chwilę, próbuję. Okej. Okay. Załatwię to. Załatw. Lucyna. Próbuję. Daj mi chwilę, przez załatwię. Wiele lat, wiele dni, wiele miesięcy robiliśmy was jak chcieliśmy. Mhm. Jeżeli ty teraz próbujesz kogoś przebrać za Maxa Powera, to uwierz mi, że będę o tym wiedział. I nie, zabiję spokojnie, tę osobę. Dobra, próbuję. Kończę. Czad, błagam was. Takie triki to nie na nas. Polubiłem panią, naprawdę. Mija, jesteś naprawdę w porządku. Ostatnim razem też tak mówiłeś, słuchaj. No to ja chyba teraz nie mówisz, że rozpoznałaś mnie w masce, bo wiesz, że... Powiedziałeś, że jesteś Erwin. Ale nie wiem, nie mam pewności. Nie znam cię. A, czyli Erwin, dobra, no tak. Jestem Erwin. Erwin Goebbels. Okej, to nie znam. Brat Josefa Goebbelsa, tak zwanego silne. Nowa odznaka, Erwin Jadro. Słuchaj, nie znam go. Może kiedyś poznałam, nie wiem. Mija, nie wiem. Zaproponuj, tak, co z tobą zrobić. Gdzie jesteś? Ja mogę lecieć helikopterem, was odebrać z więzienia. Zależy, co ty chcesz sobie. Czego chcesz osiągnąć? No to jest główne dobra. Pytanie. Bo jeśli mnie zabijesz, to będziesz jeszcze miał gorzej. Dobra, powiem mi tak. Na razie jestem sobą, nie? Dobra. Ja chcę odzyskać Maxa Powera. Chcę mieć z nim po prostu sytuację one-on-one. Tylko wiesz, jaka jest sytuacja Maxa Powera? Nie wiem, nie znam. On jest mocny, ale ostatnio ma duże popędy. Tam, nie przeszkadzaj mi. Ma duże popędy do siedzenia na komendzie zamkniętym. Nie wiem dlaczego. Na pewno nie jest to powiązane z naszą sytuacją. Po prostu może lubi teraz siedzieć na komendzie, więc stwierdziłem... Ale nie będę na niego czekał 2 tygodnie, aż wyjdzie z komendy, bo wydaje mi się, że on będzie siedział na komendzie do momentu, aż ja będę na niego polował. Więc i teraz sytuacja jest taka, że postanowiłem wywlec go siłą. Skoro on jest takim lubicielem samic, to będę porywał policjantki i mówił, że jeżeli jest takim bohaterem, to niech się wymieni za nią. Ja nie mogę tego wymagać od policji,
żeby go podmienili, wiesz, policjant na policjanta, bo to jest dziwne, ale może on prywatnie zgłosić się, powiedzieć, dobra, wymieńcie mnie, uratujcie ją, wiesz o co chodzi, no nie? No i teraz ma jeszcze pół godziny, no i teraz pytanie, co jeżeli on się nie zjawi w te pół godziny? Technicznie powiedziałam, że na ci gardło, ale nie chcę tego robić, bo jesteś spoko, ale... Powiem tak, słuchaj mnie, uważaj. Ale teraz, czekaj, bo jeszcze nie dokończyłem. Ale teraz, jeżeli cię uwolnię, no nie, powiem policji, czas minął, uwalniam ją, to jeżeli jutro porwę inną policjantkę, to oni stwierdzą, przecież on i tak nikogo nie zabije. Wczoraj przecież mi je oddał bez żadnego szwanku. To chuj w niego, nie? Więc ja muszę coś zrobić, żeby jutro policja pomyślała, ja pierdolę, chłop znowu kogoś porwie i pewnie zrobi jej to samo, co mi. Czyli co ci robimy? I teraz ja daję ci opcję, dobra? Albo ty mi daj najpierw opcję. O, i skontrujemy, no. Znaczy, słuchaj, bo... Joel kontrolny, poproszę od każdego. Joel, i tapujemy widzowie miłosne. Nie? Jakby nie patrzeć, nie? Boże, ciągle mówię nie, coś jest nie tak. Mów, no. Ale nie znam Maxa, nie wiem, jak on podchodzi, czy on jest kobieciarzem, czy nie. Nie znam go po prostu. Każdego da się znać na tej komendzie. Ale... 13 na 14 miesięcy okrute dzięki HAD za wytrwałość. Nie słuchałem jej. Ona przedstawiła jakąś opcję? Pomyślmy. Zaproponuj coś. Nie wiem, możesz przytrzymywać, możesz upozorować coś, możesz mnie oddać. I to i o tym właśnie mówię, o tym musisz mi ja coś zaproponować, zaproponuj coś. Ja mam ci proponować. No, ja cię mogę a ty nie chcesz być od... No to musisz coś zaproponować. Słuchaj, jeszcze matki i starego dobrze nie poznałam, a ty chcesz się już oddać. No właśnie, to co wtedy, co teraz? Możesz mi oddać, możesz spróbować porozmawiać. Żółta kartka dla ciebie. Nie mam numeru do Maxa, więc ciężko mi jest powiedzieć. Ale tutaj by się przydało face to face, jakby nie patrzeć, nie? Żeby wyjaśnić sytuację, o co chodzi. Nie wiem, jakie zgrzyty wy macie między sobą. Dobra, Mija. Bo nie wiem, nie? To ja zaproponuję za ciebie i sam się sobie zgodzę, dobra? Nie, słuchaj, ja też się muszę zgodzić. Musi być jeden do jednego. Negocjacje trwają, słuchaj. I spuszczaj mnie w kiblu, no. Erwinie, nie zabij mnie, to ja mam propozycję. Upozorujesz moją śmierć, a ja do jutra będę udawała, że nie żyję. Przebiorę się za leśniczą, zostawisz mnie przy paleto i będę ścinała drzewa do jutra, żeby policja myślała, że nie żyję. A jak już dostaniesz powera, to zadzwonisz do mnie i ja będę mogła ujawnić, że jednak żyję. A co jeśli go nie złapiesz? Też jest i tak. O, Mija, to jest dobry pomysł. Bo teraz tak, policja będzie przestraszona, że wiesz, a nie będę musiał cię zabić. To jest dobry pomysł, myślę, że możemy tak zrobić. To jest bardzo dobry pomysł, ale tutaj przychodzi pytanie. No. Co jeśli z nim nie pogadasz? Kij ma dwa końce, jakby nie patrzeć. No, do Naomi dzwonię, czekaj. Daj ktoś strzykawkę z byle czym, wpierdolmy jej to, dajmy jej dołba, że to jest trucizna, która jebie w ciągu 4-8, chyba że power się odda za antidotum. No nie, bo policja zrobi tak. A nie, jak? Nie, to jest no, no jak nie? Trzeba pamiętać, kto jest naszym oponentem. Kod zero. No, kod zero na szpital, kod zero na... Albert, nie wprowadzaj negatywnej atmosfery, co? Nie, ale kurwa. Możesz mu dać żółtą kartkę za taki takie coś? Taki mógłby być dobry. Stary. Takie pomysły to nie na głos. Ale nie... Nie, bo chciałem powiedzieć, że wiesz, oni by ubrali na badanie, nic by nie wyszło. Albo faktycznie jej coś wstrzyknąć. Albo faktycznie, niech myśli, że to prank. Słuchajcie, pojedziemy mogę napisać? Na Sandy, znajdziemy jadowitego węża, wyciągniemy z niego strzykawą jad i wpierdolimy. Ja bym zrobił agresywniej, wiesz jak? Powiedzieć policji, że odjechaliśmy, jej powiedzieć, że ma antidotum, znaczy, że ma truciznę i dostanie ją jutro, jeżeli nie wyda się policji. Nie, co? Tak. Chodzi o to, że to będzie, ta trucizna będzie jako straszak. Policja pomyśli, że nie oddali powera i stracili policjantkę, ale nie chcemy jej więc jej wstrzykniemy truciznę, ale damy jej antidotum jutro. I ona, żeby otrzymać antidotum, musi się ukrywać. Jeżeli chcecie Maxa Powera, to pewnie znacie i wiecie, jaki on jest, prawda? Wiesz, że on zanim próbuje coś bardziej, to też musi widzieć tę osobę, prawda? Niech do mnie Max Powera zadzwoni. Niech do mnie Max Paul wyślij mi zdjęcie porwanej funkcjonariuszki. Wyślij mi jej zdjęcie. Żmika! Nie porywaczu! Nie, wyślij mi to zdjęcie za... Zdjęcie, wyślij mi zdjęcie. Nie zazdroszczę ci tej sytuacji. Niemniej jednak... Posłuchaj, Lucyna. Ja ci powiem coś, dobrze? Powiem ci coś. Ja zdaję sobie sprawę, że nie ma opcji, no bo jak, żeby
żebyście wy mi dali jakiegoś policjanta w zamian za innego policjanta. To jest bez sensu, prawda? To jest bez sensu. Racja? A tego żądasz właśnie, prawda? A tego żądam. Ale Max Power w momencie, jak usłyszy te żądania, może zachować się męsko i sam się oddać dobrowolnie. Ja nie wymagam, że policja go zmusi, no bo to jest bez sensu, no co to jest za trade? Ale policja może mu powiedzieć, jaka jest sytuacja. Max Power może zadzwonić do mnie i powiedzieć, chciałbym oddać się, nie rańcie tej dziewczyny. Dzisiaj zrobimy tak, jak mówię. Dzwonię do Equilibrium i powiem, żeby serio dał, no joke, to nie będzie żart, Equilibrium jest chemikiem, więc może, żeby dał jakąś truciznę, która zabije twoje funkcje życiowe, na przykład za 24 godziny. I jeżeli my ją wypuścimy, ale ona zgłosi się na komendzie, to my jej nigdy tego antidotum nie damy. Damy jej antidotum pod tym warunkiem, że jutro o 20 dalej policja będzie myślała, że ona jest martwa. Ta typiara, co pilnowała drzwi, została lotę. Tak? Kijoko zniknęła, no. Nie, nawet ona! Dostała lotę. Na ile? Na tydzień. Na tydzień. Serio? Czemu? No, nie wiemy. Pół składu straciliśmy! Dobra, ale... Nawet córka! Ty, a on podleci... Nawet córka! No co? No, nie wiem. A PD? PD też. Nie, nikt. Nie. Co ty wierzysz, człowiek? Wierzysz, stary! Na sytuacja. A, ty nie słyszałeś chyba hitu z tej akcji wczoraj, dzisiejszej? Nie. Kogo nabraliśmy pod komendą na tej akcji? Gryna i Montanę. Kto rozpo się na tej samej akcji? Gry z Montaną? On z tego porwania wrócił. Ej, ale gdybyście widzieli, co się wczoraj doliło pod tą bazą, to byście zwątpili. Podjeżdżam was uratować, a policja tak. Nie strzelaj, nas było za dużo, odstawiamy twoich. No to ja nie strzelam, nie? Po czym chłopi mówił tak, zmieniamy zdanie, poddaj się. Wiesz, jak ja już nie strzelam do nich, nie? I mówię, jakie poddaj się? Podobno złamaliście ten liczydło. A oni mówią, nie, jednak nie, oddawaj broń. Jednak tak. Ej, no właśnie, dlaczego ona? Przecież my jesteśmy tutaj w czwórkę, a ona jest piąta, to czemu ona? Przyniosła jakaś koleżanka, bo ona coś robiła z koleżanką. Mamy kolejnego poległego. Nie, kogo? Kogo? Lincoln zniknął. A to was serio było za dużo tam, czy co? Nie, przecież on był z nami od początku akcji. Ej, czekaj, ale Lincoln był w więzieniu ze mną i z Posia. Posia. Ty, Posia! Co? Farewell, brother! Farewell! Ty, ale to was było za dużo, czy co? No weźcie, powiedzcie. Oni byli od początku, przecież z nami nam pomagali. Posia, młody i Lincoln byli od początku trójką do naszej trójki. Od samego początku akcji. Operacja Phoenix startuje jutro, a co do trucizny poszukam. Daniel Magikal. Siema. Słuchaj, ale jest tym. Co? Po co ci jest ta trucizna? Wstrzykuję policjantce. Więc nie muszę wiedzieć. Tu masz truciznę, musisz robić sobie strzykawkę, a tu masz antidotum. Dobra. Jutro startujemy z Feniksem. Zgadzasz. Kocham cię, Equi. I przepraszam. Nie spóźnij się. Nie, nie spóźnię. Dobra, trzymaj się, Equi. Trzymaj się. I ta muzyka. Mija. Miner Milf. Nie Milf. Mam przy sobie truciznę. Oraz antidotum. I teraz panowie, żeby nie było, że ja sobie robię, zobaczcie na podłogę. Proszę pokazać. Proszę bardzo, jest. Proszę bardzo. O my i mamy. To nie fake. Mijo, po wstrzygnięciu ci trucizny masz 48 godzin, żeby wstrzyknąć antidotum, inaczej umrzesz. To antidotum otrzymasz jutro. Ale tylko pod warunkiem, że policja nie dowie się o tym, że przeżyłaś. Wstrzyknę ci antidotum i pojedziemy na paleto. Masz się tam ukrywać do jutra, do godziny 19.30. O godzinie 19.30 cię z paleto odbierzemy i podamy ci antidotum. Jeżeli w jakiś sposób dowiemy się, że policja wie, że żyjesz, nie dostaniesz tego antidotum i umrzesz. Nie będę cię nawet musiał zabrać, sama. Czy wszystko jest jasne? Tak, tylko jedno jest niejasne, jak mamy się skontaktować. Ja zadzwonię do ciebie. Mam numer, mam twoją simkę. Oddam ci simkę, ja ci oddam wszystko. Lucyna. Wychodzimy, jesteśmy gotowi. A, czekam przy drzwiach. On tylko nam ogarnie jeszcze i... Sytuacja wygląda czysto. Możemy się skupić. Dawać. Spróbuj jutro. No, właśnie. Dawać do helpingu. Zagramy widzowie agresywnie. Teraz...
można by powiedzieć Evron, ale oni już są gotowi. Nie, do 22.17 to ja miałem mieć maksa k***a powera. To jest hit, nie? Że ktoś daje dużym pojazdem. Do Helki, siadaj do Helki. A, jeszcze, czekajcie, bo ja zapomniałem o najważniejszym. Przecież musimy upozorować, że nie. Masz ketchup przy sobie? Stary, mam stek. Nie p***ol. Dobra, obsmaruj ją. Yummy. Zacznę od tego, że bardzo mi miło, że odbierasz ode mnie. Zaraz, a po drugie? Dostaniesz zdjęcie. Piesa, gdzie dojdzie zaraz do wymiany. Dostaniesz zdjęcie. Słuchaj, ja jesteś barbecue well done. Dobra, jedziemy. Wytrzyj ją, wytrzyj. O człowieniu. Spóźniłaś się, Lucyna, o 22.17 miałem mieć maxa powera już u siebie, a ty dopiero ustalasz jakieś spotkania. Jutro postaraj się być na czas, ja bardzo nie lubię spóźnień. Jeszcze zanim pomoże pan lekarz. Koleżanko, puść się. Zyp w rączkę. Proszę bardzo. Dobra, damy jej tę truciznę. Dobra, to co? Słyszymy się jutro, nie? Z panią też. 19.30. 40. 20. Będzie pani? Jeżeli nie, no to trudno. Nie będziemy pani zmuszać. Pani się nie umawia z nim na 19.30. On mówi 19.30, wstaje o 20 i odbiera do wpół do 29.